Siemko kochani, a może raczej... Witajcie Polacy! Wiecie co sobie można za coś takiego kupić? Przepustkę sezonową na odbieranie drugiemu człowiekowi godności. Ostatnio na tym kanale sporo gadaliśmy o empatii. I wiecie co? Dzisiaj też o niej będziemy rozmawiać. Na polskiej scenie pranksterskiej pojawiła się nowa gwiazda, a konkretnie kanał Prawdziwa Dynamika Interakcji prowadzony przez Mistera PM. Kanał ten po raz pierwszy na moim radarze pojawił się już w 2019 roku, kiedy to razem z Fangotenem nagraliśmy taki oto film. We wspomnianym materiale omawialiśmy film zamieszczony na tym samym kanale, w którym autor wpadł na genialny pomysł rozdawania bezdomnym 3000 zł. Szlachetna idea, prawda? Pan jest osobą bezdomną, tak? Dobrze mówię? Tak, nie mam palców nóg. Lubi pan się napić alkoholu? Szkoda tylko, że pieniądze te mieli przeznaczyć na alkohol z wyższej półki. 3000 zł, przejdź sobie. Nie będę nic. Błyski jak najdroższą po prostu. Tak, żart w filmie polegał na tym, że osoba bezdomna idzie wydać 3000 zł na alkohol, którym się będzie potem mogła upić. No niestety, facet, który stwierdził, że wolałby te pieniądze przeznaczyć na rodzinę, nie dostał się już do filmu. Nie, to jak oni chcą dla rodziny, a nie na alkohol, to nie pasuje, nie pomagamy. Jeżeli śledzicie moje streamy, to prawdopodobnie widzieliście już jedno z najnowszych dzieł z tego kanału. Było ono także omawiane u Rewa, do którego serdecznie zapraszam, ponieważ bardzo dobrze podsumował sam kanał. Konkretnie jednym z tematów, który zwrócił naszą uwagę, był film, w którym autor kanału zdecydował się stworzyć zdalnie sterowany wózek dziecięcy. O, dziękuję. Gdy na przykład bieg i bym na przykład się pośliznął i złamał, co to wziąłbyś odpowiedzialność na siebie, pajacu? Nikt nie kazał ci być bohaterem. I oczywiście, co można zrobić z takim wózkiem? Wyjechać na środek jezdni, żeby przechodnie mogli wbiegać na nią, próbując uratować się pustą zawartość wózka. Oczywiście, autor kanału mógłby się tutaj bronić tym, że... Na prawym pasie nie było akurat żadnych samochodów, a te na lewym jechały powoli. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim, że jest dość szeroki problem z ludźmi, którzy piszą SMS-y jeżdżąc samochodem. I teraz, autorze kanału, wyobraź sobie, co by się stało, gdyby ktoś pisał takiego SMS-a, podniósł wzrok, zobaczył wózek jadący środkiem jezdni i biegnącą za nim osobę i intuicyjnie złapałby za kierownicę, skręcił na bok i na przykład wjechał na kogoś idącego chodnikiem. Pomijam już fakt, że jednym z największych comic reliefów całego materiału jest to, że chłop się przebrał za babę. Nie, płacz skarbie, nie wiem, czyli panowie zaraz sobie pójdą. Panu. Tak? Proszę. Pani, proszę pani, dobrze? Mamy 2021 rok. Kabarety męczą ten sketch już chyba tylko na swoich 20 czy 30-leciach w Opolu, a kanał Abstrahuje już praktycznie nie istnieje. Czy moglibyśmy w końcu odpuścić ten żart? Po licznych zgłoszeniach filmu, które napłynęły po mojej transmisji i filmie Rewo, film został skasowany z YouTube'a. To był moment, w którym pomyślałem, nie no, autor pewnie dostanie za to jakieś ostrzeżenie na kanale. Nie będzie ryzykował i skończy z takim kontentem. Proszę państwa, chciałbym się mylić. Film został ściągnięty z YouTube'a. Po czym gość wrzucił ten sam film, przesyłam jeszcze raz, z ograniczeniami wiekowymi. Nie subskrybuj, a przegapisz jedne z najbardziej szalonych akcji w Polsce. I nie zgadniecie, znowu został ściągnięty. To był moment, w którym zdałem sobie sprawę, że autor jest tak uparty, że bez szerszej reakcji samych internautów sam nigdy nie odpuści tematu. Więc oto jesteśmy. Rewo, odpowiadam na twoje wyzwanie. Tutaj też liczę na innych twórców, że nagłośnią tę sprawę i być może wspólnymi siłami zastopujemy ten gówniany content, zanim nabierze rozpędu. Ale mieliśmy rozmawiać o empatii. Najbardziej bolesnym elementem wspólnym wielu filmów Mistera PM jest wątek pieniędzy. Mogę pani dać 100 zł za to? Ja nie chcę, spierniczaj mi z tymi pieniędzmi. Widzicie, w dzisiejszych czasach każdy mądry prankster zdaje sobie sprawę, że zwykłe zrobienie kogoś w balona, powiedziałem to, już nie wystarczy, no nie? Szybko zostaniecie skrytykowani na samej platformie, widzom to się nie spodoba, nie będą was subskrybować, nic przyjemnego. Natomiast istnieje pewna karta wyjścia z więzienia. Istnieje pewien power move, którego wstrętni komentatorzy z internetu nie przewidzieli. Pieniądze! Możecie kogoś upokorzyć, a potem... Przepraszam, czy tam kolega nagrywa taki film, no nie? Chciałem ci to zrekompensować i 1000 zł na piwku ci dać. To jest, proszę państwa, nowa meta pranksterów. Wykorzystywanie nierówności majątkowych do tego, żeby nikt nie mógł o tobie powiedzieć złego słowa. Tutaj na pierwsze tło bardzo wychodzi dla mnie film Robaki w restauracji. W samym filmie Mr. PM najpierw udaje się do wybranej przez siebie restauracji, potem umieszcza robaki w jedzeniu, które zamówił, wzywa kelnera albo jego menadżera i zaczyna robić dookoła tego dymy. Jakieś robaki są w tym jedzeniu.
O Boże! No masakra, no nie wiem, czy to jest, co się stało. I w momencie, kiedy wszyscy są już zestresowani tym, co się stało, oznajmia im, że to jest tylko prank, a następnie wyciąga banknoty, którymi ma kupić sobie przepustkę na to, co właśnie zrobił. Nagrywamy taki film po prostu i chciałem ci dać za to zrekompensować, masz tutaj 1000 zł na piwku. Nie, no jak to? Młody człowiek pracujący w gastro, który być może przez ostatnie 1,5 roku nie miał pracy, miałby się nie cieszyć z tego, że upokorzę go przed kamerą w zamian za to, że machnę mu 2 banknotami? Przecież się śmieje na tym nagraniu, wziął te pieniądze! Powiedzmy to w końcu. Wymachiwanie swoimi banknotami nie daje ci pasa na bycie dupkiem. I ty, misterze PM, bardzo dobrze wiesz, że próbujesz sobie tego pasa kupić u ludzi, którzy prawdopodobnie wezmą te pieniądze. Starsza pani, która prawdopodobnie ma mniej emerytury niż ustawa przewiduje. Ludzie pracujący w restauracjach, kiedy przez ostatnie 1,5 roku z ich pracą mogło być bardzo ciężko. Czy oczywiście bezdomni. No przecież wzięli te pieniądze, to chyba dobrze, że im dałem, co? To, co ty robisz, nie różni się niczym od pracodawcy, który jest w stanie całkowicie nasrać na przykład na czas wolny swojego pracownika, wiedząc, że jeżeli powie mu, że ma pracować 2 zmiany, ale dostanie dodatkową 100, to ten będzie się musiał zgodzić, bo na przykład nie stać go na czesne na uczelni. To jest ten sam level bycia dupkiem. Szkoda, że na filmie, który wyciągnął Rewo, wiesz, na jednym ze swoich pierwszych pranków, na którym po prostu wyzywasz szkolnego woźnego przed kamerą. To jest MC, stary dziad. No i odbicowuję. Nie miałeś tych słodkich banknocików, żeby mu na koniec wręczyć. Może by jeszcze podziękował do kamery, co? O kanale Mistera PM'a było jeszcze głośno w tamtym roku, kiedy w sieci pojawił się film, na którym przebrał się za policjanta i ośmieszał na zmianę mundur i ludzi, którzy mu się akurat nawinęli. Dobry. Starszy sierżant Wacław Zapięty. Proszę wstać natychmiast. Natychmiast. Natychmiast stawaj! Dobra, nie, proszę pana, żartujemy sobie. My już dzisiaj mamy dniówkę mandatów wyrobioną, pan się napije. Według autora blogu i vlogera psy mają głos, czyli gościa, który sam jest policjantem i zainteresował się szerzej sprawą, jakiś czas po akcji złożył on zawiadomienie za naruszenie artykułu 227 kodeksu karnego. To jest, kto podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Prokuratura odmówiła jednak wszczęcia dochodzenia. Policjant ten poinformował jeszcze w komentarzach, że sam ze swoimi prywatnymi prawnikami próbuje dalej coś zrobić z tą sprawą, ale otrzymał on informację zwrotną, że potrwa to jeszcze z 5 lat. Wow! Jest realna szansa, że za 5 lat będą musieli przeprosić na YouTubie i znając życie otrzymają karę roku pozbawienia wolności albo 100 zł grzywny. To jest taki niezniszczalny model kanału, bo ten gość w tym momencie nie liczy się z konsekwencjami, bo zdaje sobie sprawę, że zanim zostaną one wyciągnięte, on już dawno będzie gdzieś daleko w życiu. Dlatego jeżeli chciałbym osiągnąć jakiś efekt tym filmem, to nie jest to... No! Mamy go. Tylko jak pokazały nasze 2 streamy, na którym wiele osób zgłosiło jego film, a później reupload jego filmu. Jasne, że tak, w większości była to zasługa Rewo, ale dajcie mi się poczuć ważnym. Poprzez coś takiego społeczność YouTube'a była w stanie samemu zainterweniować i ściągnąć takie filmiki. YouTuberzy, których filmy są ściągane, otrzymują od YouTube'a ostrzeżenia. Po kilku takich ostrzeżeniach mogą nawet stracić kanał albo przez dłuższy czas możliwość publikowania. Dlatego w sytuacji, w której krytyka przez duże media nic nie dała, to wy jako widzowie jesteście największą siłą, która jest w stanie zrobić coś z takimi materiałami. Chcę, żebyście wiedzieli. Oczywiście na kanale mamy też inne klasyki świata pranksterów, to znaczy misje w terenie, podczas których autor nagrywa, jak podrywa pijane imprezowiczki. To za nastojąco. Ale to darmo. Dobra. Chodźmy. Więc... O chuj, uważaj, uważaj! Czy chociażby film z odbierania jedzenia na golasa. Witam, witam. No przepraszam, my tu gramy sobie w FIFA z kolegami po prostu. Chryste, panie, to nie tak miało być. Drzwi miała otworzyć samotna mamuśka w twojej okolicy. Internet kłamał. Błagam, czy ktoś może na Facebooku zrobić sprawnie działającą stronę Prankster Alert, na której każdy będzie mógł wysyłać swoje zgłoszenia w mieście XYZ. Widziano na ulicy prankstera, który robi to, to i to. Jesteście w Warszawie, w najbliższych godzinach unikajcie patelni. Widziano tam prankstera. Ja bym się poczuł komfortowo wychodząc z domu, gdyby coś takiego istniało. Gdyby ten rząd sprawnie działał, to byłyby nawet alerty RCB. Prankster Mister PM widziany we Wrocławiu. Nie wychodź z domu. Caps lockiem oczywiście. No i wisienką na torcie jest oczywiście ostatni film Mistera PM'a. To znaczy spowiadanie się z zabójstwa. Ale zabiłem kolegę.
Nie zgłosiłem tego jeszcze policji. Stawiasz ludzi, których obowiązuje tajemnica zawodowa, w sytuacji, że zwierzasz im się z jednej z najgorszych rzeczy, którą człowiek mógłby zrobić. Czego ty oczekujesz? Jednocześnie naprawdę, oddzielmy kulturę chociażby śmieszkowania z wszechobecnego papaja, czy krytykowania samego kościoła za ich instytucjonalne błędy, od osób wierzących, które po prostu sobie po cichu chcą praktykować swoje sakramenty święte. Nie robią nikomu nic złego. Robienie beki z czegoś tak intymnego dla katolika jak spowiedź, to przekracza nawet moje granice żółtych filmików. Co chciałeś tym filmem udowodnić? Księża zachowali się dojrzale, cały czas przekonując ciebie i próbując wpłynąć na ciebie, żebyś poszedł i zgłosił się do policji, a ty chodziłeś od jednego do drugiego, licząc na to, że ktoś ci powie: no, spoko ziomek, Jezus wybacza wszystko. Witajcie ziomeczki na moim nowym kanale pranksterskim, na którym sprawdzimy, czy ksiądz łamie zasady swojej wiary. A może jest to eksperyment społeczny, który udowodni, że... Najbardziej w omawianym temacie boli mnie jednak to wycieranie sobie win pieniędzmi. Jeżeli już naprawdę chcesz dawać pieniądze bezdomnym przed kamerą, to nie wiem, może zrób film, na którym składasz im zestawy obiadowe. Bo dając ludziom, którzy mają tak głębokie problemy życiowe, dużą kwotę pieniężną, bez żadnej kontroli, jest ogromna szansa, że sam tylko dokładasz się do nieszczęść, które następują w ich życiach. A żeby dać jakiś pozytywny przykład, jak można to zrobić okej, to w tym filmie umieściłem zbiórkę, którą znalazłem przed nagrywaniem. Jest to zbiórka, która ma na celu właśnie nakarmienie bezdomnych. W tym momencie brakuje tylko 10 tysięcy złotych do napełnienia zbiórki, a setki czy tysiące ludzi realnie mogą otrzymać za to posiłek, więc ja sam wpłacam i zachęcam innych również do wpłacenia jakichś wolnych środków. Filmy na tym kanale w ostatnim czasie ogląda średnio około 300-400 tysięcy ludzi. Także nawet drobne, symboliczne wpłaty mogą sprawić, że hej, zrobimy coś dobrego na świecie. Dzięki. To był wasz reporter z YouTube'a. Do zobaczenia za kilka dni. Cześć.